Po prostu my nie odpuszczamy, my cały czas działamy. My staramy się po prostu, żeby było najlepiej. My służymy naszym studentom. I robimy to chyba autentycznie, skoro jesteśmy docenieni. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom też społeczeństwa, otoczenia społeczno-gospodarczego. Nowy kierunek położnictwo. Kiedy w szpitalu nie ma położnych, to jest właśnie to. To jest to, co ta współpraca, którą my widzimy w każdym miejscu. Tak samo kongres, który będzie w poniedziałek, kongres przedsiębiorców, to jest ten obszar, który, gdzie my chcemy wspomóc przedsiębiorców naszych. Oni to widzą i oni też chętnie przyjmują naszych studentów na praktyki i chętnie u nas wykładają. Proszę Państwa, mamy w tej chwili możliwość studiowania, czy młodzież ma możliwość studiowania na 22 kierunkach, a więc to jest duża oferta. Mamy ponad 2000 młodzieży. W zeszłym roku zrekrutowaliśmy najwięcej studentów spośród wszystkich uczelni zawodowych, a więc młodzież się do nas garnie ze względu na tą bogatą ofertę kształcenia. Jeszcze chciałam, ponieważ już wiadomo, że ruszy filia w Radzyniu, są chętni? Jeszcze tego nie wiemy. Prowadzimy intensywną rekrutację i mamy nadzieję, że tak będzie, że ruszy. Macie jeszcze macie pewne potencjalne możliwości nadrabiania, prawda, tych punktów w niektórych dziedzinach. To prawda. Właśnie zadziwia, że losy absolwentów ekonomicznych nie są jeszcze tak doskonałe, prawda, jak w innych uczelniach, czy też wymiana międzynarodowa. Tu dotknął Pan ważnego problemu. Wymiana międzynarodowa. Właśnie musimy zachęcić naszych studentów, żeby byli bardziej mobilni. Bardzo dużo osób, wykładowców jeździ po świecie, dużo osób z administracji poznają nowe, inne dla nich uczelnie i to jest z korzyścią dla nas. Natomiast musimy rzeczywiście zmotywować studentów, żeby byli bardziej mobilni. To prawda. I będziemy to robili. Panie rektorze, ja mam jeszcze pytanie. Czy ten tytuł w rankingu perspektyw to już jest dla Akademii Bialskiej, czy jeszcze dla PSW? Dla Akademii Bialskiej. Od 1 marca jesteśmy Akademią Bialską i po raz pierwszy Akademia Bialska, tak? Ja wiem, że tam różne warianty występowały, ale przyjmujemy to jako Akademia Bialska. Uczelnia została namaszczona pod nową nazwą. Tak. Ja wręcz, mając możliwość powiedzenia paru słów wczoraj w Warszawie, powiedziałem, że po raz piąty dostajemy pierwszą nagrodę, ale po raz pierwszy dostaje tą nagrodę Akademia Bialska, która ma historię 400-letnią. No było duże zaskoczenie, ale to prawda. Akademia Bialska powstała w 1628 roku, w związku z tym za 6 lat będzie 400-lecie tego wydarzenia. I my u nas w uczelni będziemy to obchodzili hucznie, bo po trosze czujemy się spadkobiercami tej akademii. Najwięcej punktów zdobyliśmy w rubryce pozyskiwanie środków dodatkowych i drugie parametryzacja, czyli ocena niezależna przez Ministerstwo Edukacji i Nauki naszej uczelni, która wypadła bardzo dobrze. Ten wynik nie jest wynikiem przypadku, tylko po prostu zasłużonej pracy. Oczywiście. Cała społeczność akademicka jest i była i jest zaangażowana w pracę uczelni i cała społeczność akademicka jest kowalem tego sukcesu. Dziękuję. Dziękujemy. W zeszłym roku również świętowaliśmy pierwsze miejsce, które uzyskaliśmy w rankingu bardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Wśród 33 uczelni nasza już piąty raz jest na pierwszym miejscu, a od 10 lat jest na podium. Jest się czym chwalić, ale jest za co dziękować. To nie jest przypadek, że myśmy od tak po prostu te pierwsze miejsca zdobywali. Popatrzcie Państwo, Biała nie jest dużym miastem, nie ma tutaj wielu zakładów przemysłowych. Jednym z ważniejszych miejsc w Białej jest uczelnia, nasza uczelnia, Akademia Bialska. Cieszę się, że pan rektor tak bardzo docenia załogę, bo muszę to powiedzieć z różnych perspektyw, z różnych miejsc, w których mam okazję przebywać,
że najważniejszy kapitał, najważniejsze narzędzia, to uważam, że to jest złe słowo narzędzia, najważniejsze to, czym się otaczamy, to są dobrzy ludzie i świadomi pracownicy wykonywania swoich obowiązków. Panie rektorze, gratuluję, że taki zespół pan rektor wokół siebie gromadzi. I widzę, że pan rektor to docenia i to bardzo dobrze, bo zawsze, kiedy się publicznie wypowiada, to mówi o ludziach, mówi o pracownikach. Ale uważam, że każdy największy, najlepszy okręt, który ma świetną załogę, który jest świetnie wyszkolony, który jest niesamowicie zbudowany technicznie, zawsze musi mieć kapitana, panie rektorze. I pan nie powinien się pomijać w tych gratulacjach, a skoro się pan pomija, to ja pozwolę sobie podziękować właśnie, panie rektorze, panu. I przepraszam, że tak trochę bokiem, trochę plecami, to nieładnie, ale chcę stać twarzą do pracowników. Każda firma, która ma dobrego kapitana, dopłynie do celu. I wierzę, że państwo za każdym razem, kiedy będziecie sobie stawiali różnego rodzaju zadania, te zadania będziecie wykonywali, do tego celu dopłyniecie. Thank you.